Kto z nas nigdy nie był w jakimś konflikcie, nie prowadził sporu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale nawet kłócić się można dobrze i można z korzyścią, tak, żeby wracać z tarczą, a nie na tarczy. O jednej z ważniejszych książek w tym obszarze, czyli o sztuce prowadzenia sporów. Dzisiaj Pani od Komunikacji Inspiracje. Arthur Schopenhauer to jedna z ważniejszych postaci współczesnej kultury. To bardzo znany niemiecki filozof, który w tej cienkiej książeczce zajmuje się erystyką, czyli sztuką prowadzenia sporów. To bardzo ciekawe, bo omawia różne koncepcje, różne chwyty, wcale nie do końca etyczne, które stosują na przykład nasi przeciwnicy, nasi rozmówcy, i dzięki temu pozwala nam przejrzeć tego przeciwnika i pozwala nam zobaczyć na przykład, jakie techniki manipulacyjne wobec nas stosuje. Przytoczę Wam fragment, to sposób 29. Jeżeli spostrzegamy, że zaczynamy przegrywać, to możemy zastosować dywersję. To znaczy rozpoczynamy nagle mówić o czymś zupełnie innym, jak gdyby to należało do rzeczy i było argumentem przeciwnym. Możemy to zrobić w ramach przyzwoitości, o ile dywersja w ogóle jeszcze dotyczy tematu, albo wręcz bezczelnie, jeśli dotyczy to tylko przeciwnika, a ze sprawą nie ma zupełnie nic wspólnego. Autor pisze też w sposobie 23. Opór i sprzeczka pobudzają człowieka do przesady. Możemy więc przeciwnika drażnić swoim oporem tak, aby twierdzenie, które przy odpowiednim ograniczeniu może być nawet słuszne, rozszerzył poza granice prawdy. Te i bardzo wiele innych sposobów, które omówione są w tej książce, pozwalają nam nie używać technik manipulacyjnych, bo w ogóle nie o to chodzi, ale zrozumieć techniki i sposoby, które stosowane są w powszechnej komunikacji. Ludzie bardzo często różne elementy manipulacji stosują kompletnie nieświadomie. To nie jest tak, że każdy tej manipulacji się uczy na tajemnych kursach i potem stosuje to po to, żeby wygrywać spory albo pokonywać przeciwnika. Bardzo często robimy różne rzeczy bezwiednie, kierując dyskusją w zupełnie nieznanym kierunku, więc żeby komunikacja przynosiła efekty, żeby była świadoma, ale też żeby była pozytywna. Warto zapoznać się z tą książką i warto zapoznać się z technikami, sposobami, które opisuje Schopenhauer. Są one oczywiście pełne doskonałych przykładów i sytuacji, kiedy takie rzeczy mogą mieć miejsce, dlatego warto przyjrzeć się tym sposobom. Schopenhauer opisuje, w jaki sposób możemy sobie poradzić z trudnym przeciwnikiem, jak nie tylko pokonać go jego własną bronią, ale przede wszystkim jak zobaczyć, w którym momencie nami manipuluje, w którym momencie wykorzystuje naszą osobę do osiągania własnych celów. Bardzo gorąco Was zachęcam do zapoznania się z tą książką. Dzięki niej znacznie głębiej zrozumiecie proces komunikacyjny i zobaczycie, może nie tyle proste sposoby na, ale zobaczycie, jak bardzo skomplikowany jest to proces i dlaczego warto zgłębiać tajniki komunikacji. Te sposoby, o których pisze Schopenhauer, znajdują zastosowanie w bardzo wielu zakresach, przede wszystkim w komunikacji interpersonalnej. Spory to nie jest tylko rzecz, która dzieje się przed sądami, ale rzecz, która dzieje się na co dzień, w naszych najdrobniejszych aktywnościach społecznych. Zachęcam Was gorąco do lektury, zachęcam Was do zastanowienia się i zgłębienia poszczególnych sposobów, które opisuje autor. Tymczasem subskrybujcie kanał Pani od Komunikacji i zapraszam Was do kolejnych odcinków Inspiracji.